jesteśmy bezpieczni. MMA Boczne bieżąco, Bartosz Urbański ze mną, trener Mirosław, witam. Witam. I syn Aleksander karmiony dziczyzną, tak? Dobrze powiedziałem? Tak. Dzień dobry. Cześć. Trenerze, po kolei, Amadeusz Ferrari wyszedł do walki i przegrał bardzo wyrównany bój. Jaki jest werdykt trenera, jak trener widział tę walkę? Równa walka, równie dobrze mógł wygrać i nikt by nie powiedział. Równa walka, przegrał. Zabrakło moim zdaniem presji, plan był taki, żeby bardziej iść w niego, a on się cofał i uważam, że to było miejsce dla Polaka. No co, Polak walczył jak się spodziewałem, tam nie było nic. Uważam, że Amadeusz dał mu pole, bo się cofnął. Jak zdobył pole, to się cofnął, to był błąd duży. Bo jeden i drugi walczą z kontry, jeden czekał na drugiego i to takie było... No badali się trochę. Badali się i to Polak się bał, że on go znokautuje. Ten chciał znokautować, ale wrobił to, jakby przestrzeliwał nad nim. No tak, co mogę powiedzieć? Wjeżdżam, rozjeżdżam, Ranger z Radomia, Rad Motors. Kupujcie Rangery! Widzę, nowa koszulka, jest promocja. Jak trener oceni samochód, który na fejmie teraz wjechał, Dodge Ram? Bo widziałem, że trener ma bardzo podobny samochód. Da się porównać? Nie wiem, nie jeździłem Dodge'em, jeżdżę Rangerem, jestem mega zachwycony. Wjeżdża, rozjeżdża, gdzie nie pojedziesz, tam wjedziesz i wyjedziesz. Dokładnie, jak na myśliwego przystało, dobry samochód musi być. Dokładnie. Trenerze, Amadeusz coś tam narzekał w oktagonie, w wywiadzie po walce. Nie śpi. Zaraz do ciebie też przejdziemy oczywiście. Widziałem, że chyba chciał jeszcze walczyć, więc ta decyzja o dwóch, trzech rundach dwuminutowych to była dobra decyzja czy nie? Dobra decyzja, jakby wykorzystał czas, by szedł do przodu. Jak chciał walczyć dłużej, to mógł wziąć bez czasu, bez limitu na MMA. Chciał takie warunki, dostał takie warunki i nie wykorzystał tego. A nie żałuje trener tej podjętej decyzji, że jest walka? Czy jednak to była dobra decyzja, że odstrzyknął kontuzję i jednak wyszedł? Słuchaj, podjął decyzję, zapłacił za nią. Ale rewanż będzie? No, rewanż będzie. Jak w rewanżu trener widzi tą walkę? Zobaczymy, no zależy jak będzie się przygotowywał. Jak będzie trenował, przygotowywał się, to uważam, że ma szansę wygrać. Ale ta walka pokazała, że wygraną walkę można też spierdolić, bo jakby wystarczyła większa presja, Polak po ciosach takich mocnych się gubił i wtedy trzeba było jeszcze iść za ciosem, a nie go zostawiać. No ale to... No jest lekcja do odrobienia teraz. No. Jest lekcja. Dokładnie. Aleks, słuchaj, ty sportową karierę, z tego co wiem, chcesz mieć, chcesz toczyć sportowe pojedynki. Jak ty się odnajdujesz na takim widowisku jak dzisiaj? No, atmosfera jest bardzo tutaj fajna, dużo się dzieje, walki są interesujące, ciekawe. Fakt, że zawodnicy nie prezentują za wysokiego poziomu, ale widać, że się starają, że chcą walczyć. No, są nokauty i wszystko, co powinno być na gali MMA, tak? A ty jaki styl prezentujesz? Bardziej stójkowy i nokautujący, czy... Szkoła pijanego. gdzie czujesz się najlepiej? Myślę, że w zapasach i w stójce. To ja spytam trenera, gdzie Alka zobaczymy w najbliższej przyszłości? Nie wiem, na razie jakieś walki amatorskie, ale to myślę, że dopiero od następnego roku. Aleksander jest młody, ma 16 lat dopiero, więc trzeba jak zacząć karierę amatorską, krok po kroku, nigdzie nam się nie spieszy. On ma być dobry za 5-10 lat, a nie teraz. Celem UFC? No cel jest jeden, UFC, ale zobaczymy, czy Aleksander będzie pracowity na tyle i czy będzie miał wolę taką. Wiesz, każdy ma taki cel. Ja uważam, że on ma ogromny potencjał, żeby być naprawdę wielkim zawodnikiem, a nie tylko wzrostem, ale i ma potencjał, i ma kondycję, i ma siłę, ma szybkość, ma też, jakby powiedzieć, duże umiejętności techniczne. Ale to wiesz, to jest walka. Dopiero w walce będzie widać, gdzie jest. Walka pokazuje charakter przede wszystkim, tak mi się wydaje. Tak, no sparingach ma charakter, ale sparing to tylko sparing. Charakter po ojcu.
Nie wiem, czy po mnie, mogę powiedzieć tak, że jest mega systematyczny, pracowity i uważam, że jeżeli to tak będzie dalej robił jak do tej pory, to może mieć wielki sukces, ale to nigdy nie wiadomo. A jak sytuacja u Adama Oklińskiego, bo trochę ucichło kiedyś, wiem, że toczył boje, teraz chyba dawno nie toczy walki. Nie, już nie walczył z 5 lat czy 6, Adam może zawalczy teraz w lipcu. O, ciekawe info. Trenerze, jeszcze przejdźmy do kolejnych walk, czyli Fame 14, debiut Daniela Majewskiego, walka Amadeusza Ferrariego. Na którą walkę trener bardziej czeka? Na ten właśnie debiut długo wyczekiwany, czy jednak na tą walkę na zasadach bez limitu czasowego? Znaczy ja myślę, że Ferrari pierwszy chyba zawalczy, a Majewski później. No ja jestem zadowolony z Majewskiego, bo jest pracowity, systematyczny, pracuje, trenuje i jestem z tego zadowolony. Jest już rywal? Jeżeli chodzi, nie ma rywala i nic nie wiem na razie o rywalu. Okej, okay. Dobra, no to co, ja nie przedłużam dłużej. Garant musi być na koniec, trenerze. Garant, profesjonalna broń, Delta Optical, doskonała optyka, znajdę was nawet w nocy. I co? Ford Ranger z Radomia, wjeżdżam, rozjeżdżam. Wszyscy jadą do Rad Motors, do Radomia po Fordy. CFPL jeszcze. Czekałem na ciebie, żebyś ty to powiedział. Specjalnie nie założyłem żadnego logotypu. Po prostu wszyscy wiedzą już, że z CFPL jesteśmy bezpieczni. Wow. No wow. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękuję. Dzięki.